Dziś w piątek modlimy się naszym codziennym różańcem. W październiku ta modlitwa łączy nas z wieloma wspólnotami całego Kościoła, które gromadzą się na nabożeństwach październikowych. Pomaga nam to bardzo, że teraz wspólnota różańcowa rozrasta się w tym maryjnym miesiącu. Nasze spotkanie z Maryją jest nie tylko szukaniem u niej pomocy, ale też czerpaniem z niej wzoru, by trwać przy Panu. Ojciec Gabriel Amort dziś w piątek pomaga nam zanurzyć się w bolesną tajemnicę różańcową modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Po ostatniej wieczerzy Jezus udał się do Ogrodu Oliwnego. Droga była krótka, ale wystarczająca, aby w Jezusie zaszła radykalna przemiana. Ogarnęły Go strach i przygnębienie. Powiedział wtedy: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Od tej chwili aż do śmierci Jezus czuje się samotny. Modlitwa Jezusa, krótka, ale jakże intensywna, uczy nas, że rozmowie z Bogiem trzeba poświęcić czas i że należy ją powtarzać. Nie jest ona jak włączanie światła. Nie wystarczy naciśnięcie przycisku. Przychodzi mi na myśl modlitwa świętej Moniki, która miała syna Augustyna, wykształconego i inteligentnego, ale żyjącego daleko od Boga. Chłopak znał różne szkoły filozoficzne rozpowszechnione w tamtych czasach. Jego matka modliła się i płakała. Po latach, gdy Augustyn skończył 30 lat, nawrócił się i stał się wielkim świętym, którego znamy. Pomyślmy o tym, że na naszej drodze życia stanęła Maryja. Dał ją nam sam Bóg, a my, podejmując wierne trwanie na różańcu, zapraszamy ją do naszego życia. Ona jest nam pomocą. Zapatrzona w wolę Bożą, wypełnia ją wytrwale i z wielką gotowością. Pokazuje nam, zaufaniem do planów Najwyższego, że wtedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi, gdy faktycznie czynimy to, co się Bogu podoba, a nie wtedy, kiedy tylko mówimy o posłuszeństwie Panu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.